2012, sprawdźcie to. Ej, ej. Najpierw on wstał. On wstał, lewy mógł świadomie co sobie wczoraj. Umyślnie, nieumyślnie uwolnił sobie potwora. Było tak, chyba skupiał narkotyki, jazda chora. Kiedy dochodzili w centrum, no wtedy dopijał browa. Załączona nieśmiertelność, czuł się panem świata. Napotkał na drodze ziomka, co kiedyś dla niego latał. I odsuwa do słowa, tak zaczęła się gadka. Zaczął mu wypominać, że traktował go jak brata. On stał nieruchomo i czuł się jak szmata. Próbował wytłumaczyć, że z tego się wyrasta. Jednak po ciszy w głowie szybko upada na asfalt. Długo się nie podnosi, sytuacja raczej jasna. Zostawili go sam. Leżącego w ciemności miasta. Właśnie dojechał kumpla, z którym dorastał. Gdy odchodzili dalej, przebiegła obok dziewczyna. Tu zanim się oglądał, co sobie przypominał, tak. Się to, nie lubiła go w tych gronach. Teraz widzi co się dzieje, biegnie w tamtą stronę. Minuty życia jej chłopaka są policzone. Jednak wie kto to zrobił, mieszka na Barbary 1. Bierze telefon, dzwoni, wciska 997.